Mr. Lukano Fury, yes. Trade Union of Ukraine, independent media, it's of course, press is here. Yes, we don't know who is right, but according it's to press, Polish... I think it's the international... Yes, International Federation is part of the International Federation of Journalists. We don't know who is right. But telling the truth, according to Polish legislation, we have right to be there in the room of the commission. Yeah. And what do you think about this situation? And your, could you show your car press? Yeah. It's similar. I think it will be interesting for everybody. No, to ja to wrócę, Do pokażę. A, do kartka taka. Taka jest też karta, ale dla pana przewodnika to win kazał, da, dla policji, że potrzebuje, notarialno w języku polskim notarialno zawierione. No to, nie wiem, potwierdzone notarialnie. Tłumaczenie potwierdzone. Tłumaczenie, tak. No i mamy takie dyskusje z policją, że jak w ustawie napisane, że dziennikarze mogą być na dzielnicy wyborczowej, to pytam nas policję, czy mogę, to nie oznacza zmuszony. Muszę. Nie oznacza muszę. No, my mamy taką dyskusję prawniczą, ale to. Ale już wszystko załatwili. A czy udało się panom wejść w końcu do środka? Tak. W końcu już zakon, ustawa już zdjęcie, czy jak to zdjęcnęło się? Ja rozumiem, ale czy udało się panom dokonać tego, o co wam chodziło w tej komisji, czyli porozmawiać, zobaczyć? Nie wiem. Bo nie mamy pozwolenia przewodnika komisji, żeby robić zdjęcie i to my po prostu musieli tylko siedzieć na mieście. No to, tak. Ale to jest prawo przewodnika, nie pozwalam na. Ale to pozwolenie gdzieś zostało panom wydane po interwencji policji, jak rozumiemy, tak? Tak. To po interwencji my już mamy. Czyli po tych 40 minutach, po tym zeznawaniu policji. Przed jedna godzina przegovorów i drugich takich. Proszę teraz właśnie tak powiedzieć. Pan przewodniczący swoją opinię nie zmienił po wtrąceniu policji, po prostu tak samo powiedział, że jest przeciwko obecności dziennikarzy zagranicznych, ale jednak jakby jego sprzeciw był pasywny. Nic nie robił dlatego, żeby wyprowadzać. To po prostu powiedział, że jest przeciwko obecności. Ale jeżeli my jeżeli dziennikarze tam przebywali, no cóż, no jakby nie zauważył ich obecności. Rozumiem, że nie bardzo udało się panom z nim porozmawiać, dowiedzieć się jak ta praca przebiega. Nie. To z jakim zamiarem panowie tutaj przyszliście? Chcieliście się czegoś dowiedzieć o pracy tej komisji, rozumiem, tak? A nie siedzieć w kącie. Na miarę mamy nie konfliktować. Po prostu jesteśmy zdziwieni zachowaniem przewodniczącego, bo jakby nie było powodów do jakichś konfliktów. Nic nie naruszaliśmy specjalnie. Bo inni przywódcy to proponowali herbata. No właśnie, proszę powiedzieć, jak było wcześniej, bo to nie jest pierwsza komisja w Warszawie, prawda? Panowie przywódcy pracujecie od rana, więc proszę powiedzieć, czym się różni ta komisja od wszystkich innych komisji? No właśnie, że wcześniej nie było żadnych problemów. I tutaj także przyszliśmy, przywitaliśmy się, zapytaliśmy pozwolenia, że chcemy obejrzeć to wszystko. Ale przeciwko temu. Nie wiem dlaczego. To znaczy to było takie całkiem inne zachowanie w porównaniu z innymi komisjami. Ale takie. Chociaż no. Już wszystko wyczerpanie. Niby jak ja to widzę, pan przewodniczący unikał konfliktu, ale po prostu. No samą tę sytuację stworzył konfliktową. No to już ja dumam, że. Ja nie chciał zaostrzyć. Nie wiem, ale dumam, że w ustawie potrzebuje utrzymania takiego niedwuznacznego tłumaczenia, takiego prawa,
dziennikarzy przebywać albo nie ale przebywać na... Ale tak naprawdę to jest jednoznaczne. To jest interpretacja zupełnie zdumiewająca. Przepraszam bardzo, bo tutaj pan chce przejść, wyjść z komisji. Przepraszam pana. Bo ja jeszcze raz pozwolę sobie przeczytać. W czasie głosowania w lokalu mogą przebywać dziennikarze. Mogą, nie. Mogą. Co pozwolono? To znaczy, nie, przepraszam bardzo. To znaczy nie jest warunkowane to zgodą przewodniczącego, bądź też brakiem tej zgody. Mogą, słowo mogą oznacza pozwolenie na przebywanie, bezwzględnie, bezdyskusyjne. Bez pozwolenia nie mam prawa na zdjęcia. Na filmowanie, na zdjęcia, na wywiady. To wszystko jest wyszczegółowione. Do tego trzeba zgody przewodniczącego do przebywania. Jeżeli tylko nie przeszkadza procesu. Tak, ja rozumiem, że panowie nie przeszkadzaliście. Chyba nie.